czyli czekamy i na film, i na super nowe przedsięwzięcia. A premiera nowego singla kiedy? A premiera nowego singla w nowym roku. Kiedy, to jeszcze tego nie wiemy. Natomiast... A, czyli... Wy też nie wiecie. Ja myślę, że na początku, w pierwszych miesiącach nowego roku i oczywiście razem z pojawieniem się nowego singla, nowa płyta. I wszystko tutaj nasza menedżerka Kamila, która już czuła na wszystkim, nam macha. Podpowiada nam bluecafe.com.pl, tam wchodźcie. Tak, właśnie. www.bluecafe.com.pl i oczywiście nasz Facebook i Instagram. Bądźcie czujni, śledźcie nas. Ja jeszcze tylko dodam, że nasz najnowszy singiel Między Nami, do tego był kręcony teledysk i wszystko, co tam się działo się naprawdę. Dominika nie miała peruki, to są jej teraz prawdziwe włosy. Jak się okazało naturalne. Po czasie, tak? A skąd ta zmiana w ogóle? No, co się z tym wiązało? Taka kobieca, artystyczno-kobieca metamorfoza. Wszystkie kolory, nie było tylko blond takiego jasnego. No właśnie, ja myślę, że to też po prostu związane z wewnętrznej potrzeby. Oczywiście to pochodzi, ale też jest to związane z naszym 20-leciem po prostu. Z nowym wizerunkiem, z taką przemianą fajną. Ja a Paweł? Czyli nowy rok, nowa ja. Nowy rok, nowa ja. A Paweł miał robiony na żywo tatuaż podczas teledysku, więc to też... A pokażesz, czy jest w jakimś takim ukrytym miejscu? Skończony. Jest sam w ukrytym, ale nie pokażę. Pokażę. Dlaczego? Proszę tutaj. A w teledysku też go widać. Ja teraz wam pokażę, to było robione tutaj. To była kamerka, mogę tutaj. I to jest ćma. I ćma będzie motywem przewodnim naszej płyty. Ćma jest skojarzona z pasją, czyli ogniem i księżycem, czyli inspiracją. I to wszystko tutaj jest pewną metamorfozą, także ciemko będziesz z nami na tej płycie. A może taki zespołowy tatuaż, jeden motyw? No co wy o tym myślicie? No, zobaczymy. Wszystko przed nami jeszcze. Cały rok będzie się działo.